kochani, dzisiaj przeczytam Wam jedną z najbardziej znanych i popularnych baśni o pięknej królewnie i jej malutkich przyjaciołach, krasnoludkach. Jak już się pewnie domyślacie, jest to baśń braci Grimm pod tytułem Śnieżka w tłumaczeniu Marcelego Tarnowskiego. Tekst tej baśni dostępny jest na wolnychlekturach.pl. Serdecznie zapraszam do posłuchania. Pewnego razu, podczas srogiej zimy, kiedy z nieba sypał się śnieg jak pierze z rozprutej pierzyny, siedziała królowa przy oknie o ramach z czarnego hebanu i szyła. Tak szyjąc i patrząc na śnieg, ukuła się w palec i trzy krople potoczyły się na śnieg. A ponieważ czerwona krew cudnie wyglądała na białym śniegu, królowa pomyślała sobie: chciałabym mieć dziecko białe jak śnieg, rumiane jak krew i o włosach czarnych jak heban. Wkrótce potem królowa powiła córeczkę białą jak śnieg, rumianą jak krew i o włosach czarnych jak heban. Nazwano ją Śnieżką. Zaraz po urodzeniu dziecka królowa umarła. Po roku król pojął drugą żonę. Była to pani piękna, ale tak dumna i zarozumiała, że chciała być najpiękniejszą na całym świecie. Miała ona cudowne lusterko, w którym się zawsze przeglądała, a przeglądając się pytała: lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? A lusterko odpowiadało: tyś, królowo, najpiękniejsza jest na świecie. I królowa była zadowolona, bo wiedziała, że lusterko tylko prawdę może powiedzieć. Tymczasem Śnieżka podrastała i stawała się z każdym dniem piękniejsza, a kiedy skończyła 7 lat, była piękna jak jasny dzień, piękniejsza nawet od królowej. Pewnego razu królowa stanęła przed lusterkiem i zapytała: lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? A lusterko odpowiedziało: królowo, jesteś piękna jak gwiazda na niebie, ale Śnieżka jest 1000 razy piękniejsza od ciebie. Przeraziła się królowa, zżółkła i zzieleniała ze złości i w jednej chwili znienawidziła Śnieżkę. A zazdrość i pycha wciąż rosły w jej sercu, niby chwasty, aż wreszcie nie miała już dnia ani nocy spokojnej. Przywołała więc myśliwego i rzekła: wyprowadź dziewczynkę do lasu, nie chcę już jej więcej widzieć. Masz ją zabić. Myśliwy usłuchał rozkazu, wyprowadził Śnieżkę do lasu, lecz gdy wyciągnął nóż, rozpłakała się dziewczynka i zaczęła go prosić tymi słowy: ach, drogi człowieku, daruj mi życie. Pójdę sobie daleko przez ten dziki las i już nigdy nie wrócę do domu. A że była tak piękna, ulitował się myśliwy i powiedział: uciekaj więc, biedne dziecko. Śnieżka zaczęła biec i biegła tak po kamieniach i przez ciernie, a dzikie zwierzęta uchodziły jej z drogi, nie robiąc nic złego. Wtem ujrzała maleńki domek i weszła do niego, chcąc odpocząć. W domku tym wszystko było maleńkie, ale tak czyste i miłe, że trudno opowiedzieć. Pośrodku
stał stoliczek nakryty białą serwetką z 7 małymi miseczkami, a przy każdej miseczce leżała łyżeczka, nożyk i widelczyk, a na środku stało 7 kubeczków. Pod ścianami ustawionych było 7 łóżeczek, jedno przy drugim, starannie zaścielonych czyściutką pościelą. Ponieważ Śnieżka była bardzo głodna i spragniona, zjadła z każdej miseczki po odrobinie jarzynki i po kawałeczku chleba, a z każdego kubeczka upiła kropelkę wina, gdyż nie chciała jednemu zjeść wszystkiego. Potem chciała się położyć do jednego z łóżeczek, ale ani jedno nie było odpowiednie. Jedno za długie, drugie za krótkie, aż wreszcie, wypróbowawszy wszystkie, ułożyła się w 7, gdyż to jedno było w sam raz i oddawszy się w opiekę Bogu, zasnęła. Kiedy się już zupełnie ściemniło, przyszli gospodarze tego domku. Było to 7 karzełków, którzy do tej pory pracowali w górach, wydobywając drogie kruszce. Zapalili 7 świeczek, a kiedy w pokoju zrobiło się jasno, zauważyli, że ktoś tu był, gdyż nie wszystko znaleźli w tym samym porządku, w jakim zostawili. Pierwszy zapytał: kto siedział na moim krzesełeczku? Drugi: kto jadł z mojego talerzyka? A trzeci: kto ułamał kawałek z mojego chleba? Czwarty: kto zjadł moją jarzynkę? Piąty: kto używał mojego widelczyka? Szósty: kto kroił moim nożykiem? Siódmy: kto upił z mojego kubeczka? A kiedy pierwszy się obejrzał, zawołał: kto wchodził do mojego łóżeczka? Reszta przybiegła, a każdy zawołał ze zdziwieniem: i w moim też ktoś leżał. A siódmy zajrzał do swojego łóżeczka, zobaczył w nim śpiącą Śnieżkę. Zawołał swych towarzyszów, którzy pokrzykując ze zdziwienia przynieśli swoje świeczki, uważnie poczęli się przyglądać Śnieżce. Ach, mój Boże, ach, mój Boże, wołali, jakie to dziecko jest piękne. I byli tak ucieszeni, że nie chcieli dziewczynki obudzić i pozostawili ją w łóżeczku. 7 karzełek spał u każdego z towarzyszów po 1 godzinie, aż minęła noc. Kiedy następnego dnia Śnieżka obudziła się i ujrzała 7 karzełków, przestraszyła się bardzo. Ale oni byli bardzo życzliwi i zapytali: jak się nazywasz? Nazywam się Śnieżka, odpowiedziała. W jaki sposób dostałaś się do naszego domku? Pytały dalej karzełki. Opowiedziała im Śnieżka, jak to macocha kazała ją wyprowadzić do lasu i zabić. Jak myśliwy ulitował się nad nią, jak biegła cały dzień, aż wreszcie napotkała ten domek. A na to karzełki: jeżeli zechcesz nam prowadzić gospodarstwo, gotować, prać i szyć, a wszystko utrzymywać w porządku, to możesz u nas pozostać, a niczego ci nie zabraknie. O tak! Zawołało dziewczę z całego serca i pozostała u nich. Cały dzień dziewczynka była sama w domu, a karzełki przed wyjściem zawsze jej mówiły:
Strzeż się macochy, która może się dowiedzieć, gdzie jesteś. Królowa myślała, że jest znów najpiękniejsza na świecie. Podeszła do swojego lusterka i zapytała je o to. A lusterko odpowiedziało: Tyś piękna, królowo, jak gwiazdy na niebie, ale za lasami, ale za górami żyje Śnieżka z karzełkami, 1000 razy piękniejsza od ciebie. Zatrzęsła się ze złości królowa. Znów myślała tylko o tym, jakby pasierbicę pozbawić życia. Po długim namyśle zła macocha przebrała się za starą handlarkę. W tym przebraniu poszła tam, gdzie mieszkała Śnieżka, u 7 karzełków i sprzedała jej piękny gorsecik. Dziewczynka pozwoliła się opasać nowym gorsecikiem, ale stara coraz mocniej ściągała sznur. Aż Śnieżce zabrakło tchu i padła martwa na ziemię. Pod wieczór 7 karzełków wróciło do domu i ujrzało Śnieżkę leżącą na ziemi. A widząc, że jest za mocno ściągnięta sznurkiem gorsecika, przecięły go i dziewczynka ożyła. Kiedy się karzełki dowiedziały, co się stało, rzekły: Tą handlarką była zła królowa. Strzeż się i nie wpuszczaj nikogo. Po pewnym czasie królowa usłyszała od swojego lustra, że Śnieżka wciąż żyje i nadal jest najpiękniejsza na świecie. Długo myślała, aż w końcu czarodziejskimi sposobami zrobiła zatruty grzebień. Przybrała postać starej kobiety i poszła za lasy, za góry, gdzie mieszkała Śnieżka, u 7 karzełków, zapukała do drzwi i zawołała: Piękny mam towar i bardzo tani. Śnieżka zaciekawiona wyjrzała przez okno. Handlarka namówiła ją, by kupiła grzebień. Gdy tylko Śnieżka wpięła grzebień we włosy, padła jak martwa na ziemię. Kiedy karzełki wróciły do domu i ujrzały Śnieżkę leżącą na ziemi, domyśliły się, że to sprawka jest macochy. Obszukały więc Śnieżkę i znalazły zatruty grzebień. A kiedy go wyjęły, dziewczynka znów otworzyła oczy. Opowiedziała im, co się stało, a karzełki jeszcze raz ją przestrzegły i zabroniły jej otwierać drzwi. Po raz trzeci przybyła królowa w przebraniu wieśniaczki handlującej jabłkami. Śnieżka wychyliła się z okienka i zawołała: Nie mogę cię wpuścić, 7 karzełków tak mi rozkazało. Masz słuszność, rzekła wieśniaczka. Odchodzę już z moimi jabłkami, tylko jedno chcę ci podarować. Ponieważ Śnieżka była wciąż nieufna, dodała: Widzisz, kroję jabłko na pół, tę czerwoną połówkę ty zjesz, a tę żółtą zjem ja. Jabłko było tak zrobione, że tylko jedna połowa, ta czerwona, była zatruta. Śnieżka przyglądała się jabłuszku i nie mogła oprzeć się pokusie. Wyciągnęła rękę i wzięła zatrutą połowę jabłka. Ledwo jednak połknęła kawałek, padła martwa. Widząc to, królowa zawołała: Tym razem już cię twoje karły nie obudzą. A kiedy znów spytała lustra: Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie,
kto najpiękniejszy jest na świecie? Lusterko odpowiedziało: Tyś, królowo, najpiękniejsza jest na świecie. I tak odzyskało spokój jej zawistne serce. A karzełki, powróciwszy do domu, znalazły Śnieżkę martwą i nadaremnie starały przywrócić się jej życie. Ułożyły ją na katafalku i siadły dookoła przez 3 dni, opłakując Śnieżkę. Wreszcie postanowiły ją pochować, ale wyglądała tak pięknie, że zawołały: Nie, nie możemy jej oddać czarnej ziemi. I kazały zrobić szklaną trumnę, do której włożyły Śnieżkę. Długo leżała Śnieżka w szklanej trumnie i wciąż wyglądała, jakby spała. Zdarzyło się raz, że młody, piękny królewicz przejeżdżał przez las. Zobaczył on szklaną trumnę, a w niej piękną Śnieżkę. Zwrócił się do karzełków i rzekł: Dajcie mi tę trumnę, a zapłacę wam, ile tylko zechcecie. Ale karły odpowiedziały: Nie oddamy jej za skarby całego świata. Na to królewicz: Więc podarujcie mi ją, gdyż nie mógłbym teraz żyć bez widoku Śnieżki. Będę ją czcić jako najdroższą dla mnie istotę na świecie. Po tych słowach ulitowały się karzełki i oddały królowiczowi trumnę ze śpiącą w niej Śnieżką. A ten kazał pachołkom nieść ją na ramionach. I zdarzyło się wtedy, że jeden potknął się, a przy tym wstrząśnięciu wypadł z ust Śnieżki kawałek zatrutego jabłka. Po chwili dziewczę otworzyło oczy i znów ożyło. O Boże, gdzie jestem? Zawołała. A królewicz, uradowany, opowiedział jej, jak się to wszystko zdarzyło, kończąc: Kocham cię ponad wszystko na świecie. Chodź ze mną do zamku mojego ojca. Ty będziesz moją żoną. Kochani, baśń ta pokazuje nam, że zazdrość i zawiść popycha do strasznych czynów, ale dobro zawsze zwycięża. Dziękuję bardzo za wysłuchanie bajki. Do zobaczenia.